Panie Andrzeju, panie Marku, wiem, że nie przepadacie za rozmowami w trakcie gry, wolelibyście się na niej tylko skupić. Trudne pytania? Średnie, rozmaite. Raczej tak należy powiedzieć, rozmaite. Natomiast gra się dość trudno. Ja uważam, że remis z panem Markiem to fantastyczny wynik. Remis z panem Andrzejem także, ponieważ pan Andrzej jest wyjątkowo silnym przeciwnikiem. Proszę państwa, po tej dawce zasłużonych uprzejmości przystąpimy do rundy drugiej. W rundzie drugiej mamy również 10 pytań, które teraz wybieracie dla siebie nawzajem. Uwaga, wśród nich są 3 pytania odwrócone. Znaczy to, że jeżeli któryś z panów trafi na takie pytanie, sam będzie musiał na nie odpowiedzieć. Na odpowiedź macie 5 sekund, a każde kolejne pytanie jest o 10 punktów cenniejsze. Czyli za pierwsze można zdobyć 10, ale za ostatnie aż 100 punktów. I uwaga, właśnie na to ostatnie pytanie możecie sami odpowiedzieć. Jeżeli nie uda wam się prawidłowo odpowiedzieć na pytanie, punkty trafiają na konto przeciwnika. W takiej sytuacji tracicie też niestety możliwość wyboru pytania. I jeszcze jedna informacja. Pytania, które pojawiają się na waszych monitorach w jednej rundzie, wcale nie muszą się pojawić w następnej. Jeżeli któryś z panów zdecyduje się na pytanie, proszę wcisnąć przycisk i powiedzieć wybieram. Jako że mamy remis, grę rozpocznie pan Marek, ponieważ przegrał losowanie w rundzie pierwszej. Zaczynamy. Panie Marku. Wybieram. Panie Andrzeju, jakiego sakramentu kapłan prawosławny udziela tuż po chrzcie? Komunii. Nie, chodzi o bierzmowanie. W tej religii te sakramenty są łączone. 120 do 110 prowadzi pan Marek Krukowski. Pan wybiera kolejne pytanie. Jest to pytanie odwrócone. Pytanie warte 20 punktów. Włoski poeta, który wsławił się zbrojnym zajęciem Fiume w 1919 roku, to... Marinetti. Gabriele D'Annunzio. Wiedział pan? Tak, oczywiście. Czyli pomyłka. 130 do 120, ale wszystko może ulec zmianie, bo przed nami pytanie warte 30 punktów. Panie Andrzeju, pan wybiera. Wybieram. Panie Marku, w którym wieku wprowadzono termin Eurazja? W XIX. Tak jest. 150 do 130. Panie Andrzeju, liczył pan, że będzie odwrócone, czy liczył pan, że przeciwnik nie wie? Liczyłem, że nie wie. No to chyba... Nie wiedziałem, miał pan rację. Strzelałem po prostu. A prowadzenie wróciło do pana Marka. Panie Marku, pan wybiera. Panie Andrzeju. Jakie warzywo potrzebne jest Amerykanom do stworzenia osobnika zwanego Jack-o'-Lantern? Dynia. Jak najbardziej, dynia. Halloween, charakterystyczny obrazek w oknach, wystawione, wydrążone dynie, a w środku płonąca świeczka. 170 do 150. Przed nami pytanie za 50 punktów. Panie Andrzeju. Wybieram. Odwrócone. Miłosierny Samarytanin pomógł człowiekowi, którego napadnięto na drodze z Jerozolimy do... Nazaretu. Jerycha. Do Jerycha. Strzelał pan? Tak. Pan znał odpowiedź? Nie. Nie. 200 do 170 prowadzi pan Marek. Przed nami pytanie warte 60 punktów i to do pana, panie Marku, należy wybór tego pytania. Panie Andrzeju, kto był pierwszym polskim arbitrem sędziującym na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej? Suchanek. Pan Alojzy Jargus, sędzia z Suwałk. Pozdrawiamy. 260 do 170 prowadzi pan Marek Krukowski. Przed nami pytanie warte 70 punktów. Panie Marku. Panie Andrzeju, dwunastościan foremny ma 20 wierzchołków. Ile ma
krawędzi. Tej też muszę strzelać. 54. 30. Panie Marku, wiedział pan? Nie. Nie. Czy to się da policzyć? Znaczy, kiedyś wiedziałem. A ja nigdy. To się da policzyć, jeśli się przypomni, jakie są figury ścianami. Dwunastościanu. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, co to jest dwunastościan foremny. Tak, to jest dobry punkt wyjścia. Dobry krok, tak. do liczenia. Co to jest? Może przybliżymy widzom, bo może to jest część podobnych do mnie. Jedna z pięciu brył foremnych. I teraz jakby dobrze policzyć, to można by ale trzeba by mieć na to chwilkę czasu, prawda? 30 krawędzi ma dwunastościan foremny, proszę Państwa. I z tą informacją przechodzimy do kolejnego pytania, które wybierać będzie Pan Marek. Jest to pytanie warte 80 punktów. Panie Andrzeju, jak ma na imię szekspirowski Falstaff? Można było strzelać. John. Sir John Falstaff. 410 do 170. Za chwilę pytanie warte 90 punktów. Panie Marku. Ile polskich województw graniczy z Niemcami? 3. Brawo. Niech zgadnę. Liczył pan na to, że będzie odwrócone? Liczyłem na to, że będzie odwrócone. Strategia. Sprawdziła się. Przed nami ostatnie pytanie, warte 100 punktów. I teraz do pana należy decyzja, czy wybiera pan dla siebie, czy dla przeciwnika. Wybiorę dla siebie. Brawa za decyzję. Oto pytanie za 100 punktów. Jaki kraj najczęściej gościł uczestników nowożytnych letnich igrzysk olimpijskich? Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej. Tak, proszę Państwa, 600 do 170. Ja może powiem, w jakich miastach były te igrzyska, bo być może nie wszyscy to pamiętają. W 1904 roku w St. Louis, dwukrotnie w Los Angeles, w 1932 i 1984 to te zbojkotowane igrzyska oraz w 1996 w Atlancie. Za nami runda druga. Porozmawiajmy o rodzinie. Kto wam kibicuje, kto z wami przyjechał? Panie Andrzeju? Żona Ewa i syn Paweł. Brawa, prosimy, tak. Nie po raz pierwszy widzę Państwa w studiu. Tak. Panie Marku? Ze mną jest żona. Zwykle jak żona jest ze mną, wygrywam. Brawa. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Nigdy tak nie było inaczej. Mocne oświadczenie. Panie Marku, ponieważ pierwszy raz gra pan według nowych zasad, chciałem zapytać o wrażenia. Miałem dużo szczęścia w doborze pytań. Nawet jak się myliłem, obracało się to na moją korzyść. Trochę się boję, że limit szczęścia już wyczerpałem przed. No ale jest żona. Jest żona i to w tym moja nadzieja. Panie Andrzeju? No jest o wiele gorzej niż po pierwszej rundzie, ale może jeszcze się zmieni. Komu szczęście będzie sprzyjać w rundzie trzeciej? O tym przekonamy się za chwilę. Przed nami finał superfinału. Przed nami ostatnie 5 pytań. Tu liczy się nie tylko wiedza, ale i refleks, bo żeby odpowiedzieć na pytanie, trzeba przycisnąć przycisk szybciej niż przeciwnik. Uwaga, pytania tego nie zobaczycie na swoich monitorach. Trzymajcie nerwy na wodzy, bo jeśli zgłosicie się zanim skończę czytać, nie usłyszycie ciągu dalszego. Na odpowiedź macie 5 sekund, za dobrą zyskujecie, za złą tracicie. Tym razem jednak stawka jest dużo wyższa. Pierwsze pytanie warte jest bowiem 100 punktów, ale każde następne o 100 więcej. Czyli ostatnie pytanie to szansa na zdobycie aż 500 punktów. A w sumie w tej rundzie można zdobyć 1500 punktów. Panowie, jeżeli zasady są jasne, panie Marku? Tak. Panie Andrzeju? Już za chwilę wszystko się wyjaśni. Proszę Państwa, czytam pierwsze pytanie. Jacy dwaj bohaterowie zadebiutowali na początku lat 60. w kreskówce Kusza? Bolek i Lolek. Tak jest.
Taki właśnie tytuł nosił ten film. Pamięta pan go? Oczywiście. Ten właśnie odcinek? Oczywiście. Pan wiedział, panie Andrzeju? Tak, to chyba jest ta muzyka Rossiniego, tak? Chyba tyle. Tak, tak. Byk występuje. Jestem porażony. Panów to wiedzą. Przed nami pytanie warte 200 punktów. Uwaga. Basistą której amerykańskiej grupy aż do tragicznej śmierci w 1986 roku był Cliff Burton? Żaden z panów nie zgłosił się do odpowiedzi. Chodzi o zespół Metallica. Pytanie za 300 punktów. Na terenie którego dzisiejszego państwa urodziła się Matka Teresa z Kalkuty? Albanii. Macedonii. Panie Andrzeju, nagle szanse gwałtownie wzrosły. Cieszę się, że mam słabszy refleks, bo też bym powiedział Albania. Też chciał pan powiedzieć Albania, ona była Albanką. Tak, to może tak być mylące. To mnie zmyliło. 400 do 170. Szanse nieco się wyrównały. Czytam pytanie za 400 punktów. Ile czynnych wulkanów znajdowało się na planecie Małego Księcia, bohatera książki Saint-Exupéry'ego? Żaden z panów się nie zgłosił. Prawidłowa odpowiedź to 2. Tyle było tych wulkanów. Ponieważ nikt nie uzyskał punktów za to pytanie, wszystko jeszcze może się zdarzyć. Uwaga, proszę państwa, przed nami ostatnie, piąte pytanie w tej rundzie. Pytanie, które z całą pewnością wskaże nam najlepszego z najlepszych. W którym mieście powstało w 1768 roku wydawnictwo Encyklopedia Britannica? W Glasgow. Proszę państwa, jeżeli to jest dobra odpowiedź, wówczas pan Andrzej zwycięża. Jeżeli nie, wygrywa pan Marek. Czy to jest dobra odpowiedź? W Edynburgu. Panie Marku, gratuluję. Niedaleko było. Blisko. Nie wiedziałem, że skoczę. No, dzielnie do końca. Bardzo dziękuję. No takiego horroru to jeszcze nie przeżyłem. Nie? Ciężko było. Ojej, wiedziałem, że nie w Londynie. Ja przepraszam, ale pan musiał ryzykować, tak jak to było? Tak, no musiałem. Tak czy nie? Jakby pan... Tak. A no tak, bo pan Marek by się oczywiście nie zgłosił, gdyby pan się nie zgłosił, tak? Nie, gdybym wiedział, to bym się zgłaszał. Tak? Natomiast nie wiedziałem. Miałem do wyboru w Glasgow i Edynburg. No, te brawa to dla was, panowie. Było naprawdę, naprawdę bardzo emocjonująco. Ja powiem szczerze, również nie uczestniczyłem jeszcze w tak pełnej napięcia rozgrywce. Panie Marku, pan wytrzymał ją doskonale, pan Andrzej zresztą też. Wszystko zdecydowało się w ostatnim pytaniu. No myślę, że zasady naszego teleturnieju sprawdziły się, co było widać dziś. Jak będę w stanie mówić, to odpowiem. Panie Andrzeju, w porządku, tak, nie? Jest emocjonująco, to jest chyba bardzo ważne. Szanowni państwo, super finał drugiej edycji teleturnieju Najlepszy z Najlepszych za nami. Jego zwycięzca, pan Marek Krukowski, wygrał w naszym programie łącznie 150 tysięcy złotych. I to on jest najlepszym z najlepszych. Brawo! Do zobaczenia. Dziękujemy.